teraz trochę o polityce zagranicznej. U nas od jakiegoś czasu mówi się, że za rządów PiS-u polityka zagraniczna jest funkcją polityki wewnętrznej, w tym sensie, że władza robi różne rzeczy w związku z polityką zagraniczną, myśląc o tym rynku wewnętrznym i o wewnętrznych odbiorcach. Ta wczorajsza sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, jest trochę inna, czyli polityka wewnętrzna bywa eksportowana na zewnątrz, czyli mówię konkretnie o incydencie, chociaż to chyba za słabe słowo, o wielkim skandalu, który miał miejsce w Oświęcimiu koło obozu w Auschwitz, gdzie spokojnie sobie spacerował pan Rybak razem z grupą faszystów i protestujących przeciwko Żydom, cokolwiek by to znaczyło, choć samo hasło brzmi kompletnie idiotycznie, w Dniu Pamięci Holokaustu. Dzień Pamięci Holokaustu, rocznica wyzwolenia Auschwitz, tamto miejsce, ten dzień na oczach całego świata i znowu o Polsce jest głośno. O tym i o naszej polityce zagranicznej, między innymi w związku z Iranem czy z konferencją dotyczącą Iranu, już za chwilę profesor Roman Kuźniar. My, wychodząc z inicjatywą zorganizowania tej konferencji, proponując to Stanom Zjednoczonym i innym partnerom, działamy jako państwo neutralne, które nie ma swoich interesów takich jak nasi partnerzy. Tylko że Iran już oficjalnie... Iran bardzo słusznie traktuje to jako konferencję antyirańską. To nie jest narada wojenna. To jest konferencja pokojowa. Mamy wrażenie, że cały program jest pod promocję podejścia amerykańskiego.